Jest w białostockim pałacu także apartament sławny z tego, że zwykł był zajmować go król August III, ilekroć przejeżdżał tędy, udając się na Sejm do Grodna. Tak w 1779 roku opisywał swój pobyt w polskim Wersalu angielski historyk William Cox. Ów apartament to aula nobilium, w której się znajdujemy. Dziś jest to odrestaurowana przestrzeń, którą Uniwersytet Medyczny w Białymstoku przygotował z myślą o swoich absolwentach. To swoisty skarbiec dziedzictwa akademickiego, skrywający przeszło 30 tysięcy biogramów absolwentów, ponad 70 lat historii uczelni i sięgające czasów nowożytnych początki lecznictwa w Białymstoku. Przestrzeń tę w 2020 roku nazwano Aula Nobilium, czyli miejsce zasłużonych, nobilitowanych, odznaczonych. Reprezentacyjną funkcję pomieszczenie spełniało od końca XVII wieku. W czasach, gdy Białystok i okoliczne dobra przeszły na własność rodu Branickich, istniejącą rezydencję Wiesiołowskich rozbudowano w barokowy pałac. Głównym architektem zmian był Tylman z Gameren. Białystok zyskał wówczas miano polskiego Wersalu, w którym często zatrzymywali się zacni goście, w tym polscy królowie August II, August III i Stanisław August Poniatowski. Z myślą o nich na pierwszym reprezentacyjnym piętrze pałacu wytyczono apartament królewski. Składał się on z pokoju pierwszego, sypialni i garderoby. Wnętrza utrzymane były w kolorze karmazynowym, od starożytności kojarzonym z potęgą i władzą oraz zarezerwowanym dla królów. Najważniejszym z pomieszczeń był pokój drugi, pełniący funkcję sypialni i sali posłuchań jednocześnie. Znajdował się on w baszcie królewskiej. W przeciwległej baszcie boskiej zorganizowano kaplicę. Pokoje królewskie zyskały swą nazwę w latach 20. XVIII wieku na pamiątkę wizyty w Białymstoku Augusta II Mocnego. Jan Klemens Branicki gościł króla od grudnia 1726 roku do lutego 1727 roku. Jego wizyta w polskim Wersalu przedłużyła się z uwagi na operację amputacji palca u nogi i rekonwalescencję po zabiegu. U monarchy wywiązał się bowiem stan zapalny, związany ze zmiażdżonym w młodości wielkim palcem lewej stopy. Z powodu dotkliwego bólu król zaczął tracić siły, gorączkował i nie mógł chodzić. Ostatecznie August II zgodził się na ryzykowną operację amputacji. Używając alkoholu i silnego środka odurzającego, znieczulono ból i ostrymi cęgami odcięto zgangrenowany palec, pozwalając odpłynąć ropie i złej krwi, których więcej gara wyszło. Od tej pory pomieszczenia w północnej wieży, które zajmował król, zaczęto określać mianem pokoi królewskich. Według inwentarza pałacu spisanego po śmierci hetmana Jana Klemensa Branickiego, ściany królewskiej sypialni pokrywały drewniane białe lamperie z pozłacanymi listewkami, nad którymi rozciągnięto tkaninę adamaszkową w kolorze karmazynowym. Apartament ogrzewał kominek szafowy z drobnoziarnistego piaskowca z murowaną nadstawą oraz stojący w dekorowanej wnęce piec z białych saskich kafli. Nad kominkiem umieszczono lustro składające się z sześciu tafli w pozłacanej ramie. Na ścianach zaś zawieszono pięć lusterek zwierciadlanych. Wychodzące na dziedziniec paradny okno ozdobiono karmazynowymi firankami. W 1752 roku, spodziewając się kolejnej wizyty króla Augusta III Sasa, hetman Branicki przystąpił do odnowienia pokoju królewskiego. Szczególnie zatroszczył się o dwa elementy wyposażenia, ważne w ceremoniale królewskim. Były to wielkie krzesło i stanowiące dla niego tło paradne łoże z baldachimem, ozdobione wazami z pękami piór. Na krzesło zakupiono 12 łokci karmazynowego aksamitu, zaś projekt łoża przygotował warszawski dekorator Lulier.
Tak wyposażony apartament odpowiadał zarówno ówczesnej modzie, jak i spełniał wymagania królewskiego ceremoniału. Ten z kolei był bardzo rozbudowany i wymagał pokaźnej przestrzeni, przeznaczonej zarówno dla króla, jak też jego gości. Polski Wersal szczycił się 115 apartamentami paradnymi, zatem wytyczenie odpowiednio długiej drogi nie było problemem. Osoba składająca wizytę królowi, zgodnie z ceremoniałem, musiała najpierw przejść przez co najmniej 3 pomieszczenia, tak zwane antykamery. W przypadku Pałacu Branickich rolę tę mogły pełnić sala wielka, przedpokój apartamentów złotych oraz przedpokój królewski. W razie konieczności drogę do króla wydłużano o 2 dodatkowe sale na tym samym piętrze, to jest przedpokój chiński i pokój stołowy. Król udzielał audiencji w sypialni pełniącej funkcję sali audiencyjnej. Ciekawostką jest fakt, że goście po skończonej wizycie u króla opuszczali apartamenty inną drogą niż ta, którą przyszli. Służyła temu boczna klatka schodowa. Nie na darmo wszak rezydencje Branickich nazywano w XVIII wieku hotelem głów koronowanych. Kolejne, XIX stulecie przyniosło zmiany w funkcji i wystroju pałacu. Zorganizowano w nim Rosyjski Instytut Panien Szlacheckich, szkołę kształcącą panny zmożnych rodów. Apartamenty pierwszego piętra pozbawiono dekoracji. Ze ścian usunięto sztukaterię i adamaszkowe tkaniny. Obawiano się, aby dynamiczne oblicza baroku nie rozpraszały uczących się tu dziewczyn. Ostatecznego zniszczenia dopełniła II wojna światowa. W lipcu 1944 roku Pałac Branickich, podobnie jak cały Białystok, strawił pożar. Wkrótce rezydencje Branickich odbudowano, jednak wystrój pokoi królewskich pozostał nieodtworzony. Królewski karmazyn powrócił do apartamentów w 2020 roku. Okazją do przywrócenia świetności jednemu z najdostojniejszych pokoi były obchody 70-lecia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pałac Branickich, czyli główna siedziba uczelni, jest szczególnym miejscem do kultywowania dziedzictwa kulturowego i akademickiego. Z inicjatywy rektora, profesora Adama Krętowskiego, w dawnej sypialni królewskiej powołano Aule Nobilium. Zaś samo pomieszczenie poddano gruntownym pracom konserwatorskim i budowlanym. Projekt aranżacji wykonał architekt Tomasz Rogala, którego dziełem jest również projekt dziedzińca wstępnego i pawilonu pod orłem w pałacowym ogrodzie. Pokój królewski nabierał swych kształtów i kolorów pod czujnym okiem konsultanta historycznego księdza doktora Jana Niecieckiego, wybitnego znawcy dziedzictwa rezydencji Branickich. Odtwarzając apartament, sięgnięto do zachowanych źródeł historycznych. Podstawą był spisany po śmierci Jana Klemensa Branickiego inwentarz pałacu i ogrodu Branickich z 1771 roku. Opisano w nim elementy dekoracyjne ścian, podłogi i sufitu. Karty inwentarza odkryły też kolorystykę adamaszkowej tkaniny zdobiącej ściany, czyli królewski karmazyn. Dzięki tym informacjom w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi utkano i wybarwiono tkaninę zgodnie z XVIII-wiecznym wzorcem. Współcześnie może zadziwiać intensywność czerwieni na ścianach Auli Nobilium. Jednak barok był epoką o niezwykle mocnej kolorystyce. Podczas odtwarzania apartamentu sięgnięto również do dawnych projektów Tylmana z Gameren. To on wszakże w końcu XVII wieku zmienił oblicze białostockiego pałacu. Tylmanowskie są więc detale gzymsowania, sposób kształtowania sufitu i zwieńczenia drzwi wejściowych. Ciekawostkę stanowi odkrycie w istniejącej niszy barokowych zdobień ściennych oraz fragmentów oryginalnej marmurowej posadzki. W XVIII wieku w tym miejscu stał piec z białych kafli saskich, ogrzewający królewski apartament. Rezydencja Branickich, pomimo dużych zniszczeń wojennych, wciąż kryje w sobie wiele oryginalnych elementów i fascynujących historii.
zaś Aula Nobilium jest świadectwem dawnej świetności i współczesnej dbałości o wspólne dziedzictwo Pałacu Branickich.